się z umowy, też ponosi biorący. Ale niby jakie? No właśnie, no jak? Ale naprawdę to trzeba znaczyć. Nie, no to pani mecenas, no można jak są, żeby się... Nie, muszę być jedna, ale zawsze nie jedna. Ale ta umowa to jest w ogóle budowanie dla was. Czyli ona to z grubą no, jest dla was. A ty to zabezpieczamy stronę, która ponosi, to wy nam nie dajecie żadnych pieniędzy. Nam na chwilę dajecie... Przepraszam bardzo, pani dodajemy... Pani z tym językiem mówi. Tak, my dajemy na to pieniądze. Bo my jesteśmy... Ale jak to właśnie zrobię? Ale jako zarząd dajemy budynek, który ma jakąś wartość. Ale jest... wy nam tylko użyczacie ten budynek, tak. Wy nam nie przekazujecie go na własność. Dokładnie, no. Właśnie o to chodzi, tak, a my wam na własność budujemy. Tak, to umowę, użyczamy, ale ten budynek ma jakąś wartość. Chodzi o to, żeby nie umieścić tej wartości, żeby jej nie zniszczyć, tak? Ale to jeżeli wie pan... Ale to też trzeba ująć, tak? Ale nie, jeżeli umawiamy się, że macie wpływ na projekt i wiecie, co będzie budowane. Tak, chodzi o to, że w momencie na przykład, że na poziomie jakiegoś tam etapu realizacji, nagle... Mój przerywam, posłowie, dziękuję, zapłacił parę temu, no, wykonawcy czy tam komu. No to jest jak najmniej ważne. Warunki atmosferyczne dokończyły resztę dzieła i ten budynek, który użyczaliśmy w jako takim stanie, otrzymujemy gruzowisko na przykład, nie? No to tu chodzi o to, żeby to ująć w odpowiedni sposób, że jeżeli wód dokona chcący czy niechcący zniszczenia, to poniesie koszty. Bo ten budynek znaczy, jest... Tak sobie to sformułuję, że nie może gmina nam oddać budynku w gorszym stanie niż chciała tutaj jest. Użyczając go. Pogorszony stan. Tak. I to jest zgodne z prawem. Nie, tutaj jest zapis, że w sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie. Tak, no wiadomo, każda szkoda, którą no, właściwie chodzi. Ale no, lepiej jak się mówi wszystko omówić jasno i wprost w oczy, niż później jakieś niedomówienia, żeby były. Kolejny punkt, to nikt nie zapisze, że... Nie, to ja nie zostałam. No, ja się nie zgadzam. Jak? Ale wójt nie ma w tym momencie nic tego. Ale wójty są na przykład co 4 lata inne. Czy co nie? Nie zgadzają się. Ale powinniśmy się zgadzać. Pan starzec, czy się usiądą przy flaszce? Nie, bo nie
będzie czynić. Zarząd jaki tam będzie, od jakiego tam będzie wójta, może... Tak jak pan powiedział, absolutnie do użyczenia też w zakresie nieuregulowanym odnoszą się przepisy dotyczące kodeksu i tego kodeksu. No to też ten punkt właśnie nie było, bo... Więc tam oczywiście jest mowa o tym, że jeżeli byście odnieśli szkody, to i tak możecie tego dochodzić, tak? No ale no dobrze, ja rozumiem, chcielibyście mnie to czuć. Więc ja zaproponuję zapis, pan będzie do tego ustosunkuje. Jeżeli my mamy płacić koszty, to nie da tak, żeby brać czegoś, nie? Znaczy, no to jest... Wartość to nawet w stanie, jakby to nie było surowym, to moment, to przewyższy wartość tego, tak. Coś ale znaczy, mówię, nie wiem, na przykład o rozbiórce i zakończeniu na etapie rozbiórki, tak? No bo może się rozbiórka. Czyli zrównane z ziemią, z fundamentem i wójt odstępuje. Tak, bo coś się wydarzyło, bo coś się zmieniło. Może się, znaczy, słuchajcie, przecież może się okazać, że to jest praktycznie zdążymy zrobić na etapie projektu, a dalsza sprawa może być dopiero dalej, tak? Ale wójt, to nie jest kadencja. Wójt, tu podpisuje zarząd z wójtem. Umowa obowiązuje na 5 lat, czyli, no ja mam taki ton głosu, czyli nieważne, kto reprezentuje zarząd, nieważne, kto reprezentuje urząd. Mowa jest podpisana na 5 lat i obowiązuje zarząd i obowiązuje wójta. Czy to będzie ten zarząd, czy to będzie ten wójt? Nie będzie zarząd się też zmienił w tym zarządzie. Dlatego te zapisy muszą być precyzyjne. 5 lata, rok temu zmienił się i też się zmienił. No i następny też się może zmienić. Także czy wójt, ja nie mówię, to jest, żeby to było tak, żeby za 4 lata, czy za ileś, jak już to będzie realizowane. No 5 lat, ma być przygotowane na całe 5 lat. Na wszelkie ewentualności zaistniała w przeciągu tych 5 lat. No jeżeli to prawnie jest właściwe, że czy... Tak, żeby po prostu...
pozwola, że tak powiem, strony Urzędu Gminy pojawienia się na tym zebraniu i osobiście przedstawienia wszystkich aspektów. Po zebraniu wspólnoty, zebraniu stowarzyszenia. Ale tak wiesz, jak już ustalone, to powiedzmy. Czyli najpierw robimy tam godzina, doprecyzujemy, to zazwyczaj 15. Niedziela 19, tak, godzina 15. Zebranie wspólnoty. Z Rady Społeckiej. Zebranie wspólnoty goście, które no, będą. Zebrania muszą ustalić. Musi być zebranie wspólnoty, ze względu na to, że ta wspólnota. Tak, no bo to wspólnota decyduje i musi być nazwane zebranie wspólnoty, na którym gościem zebrania będzie wójt. Marek, proszę, my to przygotuje dzisiaj. Do 19 zebrania. Znaczy się tak. Jeżeli u nas to podpisy to oni podadzą, nie? I będzie gotowa. To znaczy się tak. Jeżeli wójt się pojawi na tym zebraniu, to przecież możemy od razu na zebraniu podpisać umowę, nie? Ale na zebraniu zgodą uchwały zebrania udziałowców. Krzysztof przyjeżdża do wójta, dwa egzemplarze, jeden, dwa podpisuje, jedzie do nieznajomego i wyjdzie. Pani wspólnoty grodowe działają na podstawie ustawy. No jest taki zapis, że po prostu... Jest, przyjdzie, nie odczytają. A nie, to czy państwo ja był, pokaż to i jak. No ale dostałeś pismo drugie, które zdrukowane.
składaliście się do... Nie, z 19... Nasze dyskutowaliście, a się wywróć tam... Nie dyskutować. Co nie może być.